Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Dobrze, że się szczaiłem, bo przed chwilą włączyłem nagrywanie i nie miałem włączonego mikrofonu. To bym się zdziwił, jakbym nagrał sobie pusty odcinek, ale na szczęście wszystkie wskazóweczki chodzą, także słuchajcie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Minecraft. Przepraszam was bardzo, że wczoraj nie było odcinka, ale prowadziłem wczoraj 8-godzinny stream na swoim głównym kanale i najprościej w świecie po prostu zapomniałem nagrać jakiegokolwiek odcinka, żebyście mieli go na sobotę. Dlatego dzisiaj postaram się wstawić na pewno dwa odcinki, może nawet trzy, jeżeli będę miał na tyle siły i w ogóle wszystkiego czasu i tak dalej. A póki co jedziemy sobie oczywiście z eksploracją tutaj tej otóż właśnie twierdzy, czy co to tam było, no nieważne. Wziąłem sobie troszeczkę pochodni, tutaj jeszcze po drodze zrobiłem parę krówek, tam creeperów i tak dalej, tak żeby mieć po prostu ewentualnie parę elementów, przedmiotów i tak dalej. Teraz możemy śmiało sobie oczywiście... Tak, możemy sobie śmiało eksplorować, bo wiecie, te dźwięki są naprawdę creepy, naprawdę takie... Na tym resource packu są te dźwięki takie konkretne i powiem wam szczerze, że naprawdę ja się tak lekko bałem tutaj łazić tak po ciemku. Nie dość, że i tak guzik widać, żebyście chociaż wy coś konkretnego widzieli, to słabo, to jeszcze ja sam się po prostu bałem, no bo naprawdę, to była masakra. Dobra, tutaj idziemy w kółko. Miejmy nadzieję, że uda mi się jeszcze ewentualnie jakąś może skrzynkę znaleźć, czy coś, wiadomo, to jakieś tam w bibliotece, jak będę, to gdzieś tam te książki się wykopię i tak dalej. Dobra, tutaj idziemy w kółko i tu jest to wyjście mniej więcej. Dobra, czy ja mam jakieś bloki? Mam jakieś bloki, żeby sobie zabić przejścia. Żebym wiedział, że tu już mam nie iść, bo tu jest ślepy zaułek, tutaj też. Tutaj się idzie w kółko, więc też nie. Tutaj się zabuduje. Tutaj też nie. I tutaj jeszcze ewentualnie chyba. Tak jest, tu jest jakieś przejście, to było tam i tu jest to, czyli też nie. Dobra, czyli tu już mamy wszystko ogarnięte. Tak. I tu są schody. Dobra, czyli tutaj też nie. O, i też nie. Nie mam stone'a na tyle, kurde, musiałbym stone'a więcej wykopać. Ale tu był stone, wait, ja sobie wykopię. O, patrzcie ile stone'a. Wiecie, bo ja sobie muszę oznaczać mniej więcej drogę. O, a tutaj w ogóle jest ściana i za ścianą coś tam będzie, ho, 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 na 100%, ale to już będzie pewnie w innej części, więc już się tym nie będę przejmował. Troszeczkę sobie stone'a tylko wykopię, żebym mógł sobie zabudowywać przejścia, gdzie byłem, bo potem będę miał problem po prostu. Dobra, czyli teraz tak, tu zabudowujemy, tu jest zabudowane, czyli tutaj już tej części nie mam co szukać i tutaj też będzie zabudowane. O, i teraz patrzcie, mam ładnie korytarz zrobiony, wiem w którą stronę mam iść, tak? Jest wszystko pięknie, ładnie, tutaj też już nie muszę iść, oj. Mogłem wziąć więcej bloków, nie przypuszczałem, że będę chciał tak to zalepijawać. Ale tu niech sobie będzie tak, tu damy sobie tylko pochodnie. Tutaj też nie musimy, bo tu jest właśnie ta część, więc też zabudowujemy. Dokładnie. Tu jest zabudowane. Dobra, to lecimy sobie w takim razie dalej. Tu mamy też stone'a, to sobie bym uzupełnił, czemu by nie. I w ten sposób mam nadzieję, że nie zabłądzę, bo to jest na razie ta, powiedzmy, ścieżka, która prowadzi w dół. Jeszcze jest oczywiście ścieżki, które są gdzieś tam u góry i chciałbym zeksplorować jak najwięcej, bo chyba widziałem, mijałem po prostu po drodze ze dwie chyba te biblioteki, z tego co mi się przynajmniej wydaje. Dlatego wiecie, no tutaj sobie oczywiście też, jak jest stone, to ja sobie po prostu pouzupełniam, bo to jest całkiem spoko rzecz. Mam siltacz, akurat wziąłem kilo, to nic się nie stanie tam z tym, a będę miał przynajmniej możliwość oznaczania sobie tras, w których już byłem. Bo wiecie, bo to łatwo się zgubić po prostu, nie? Tutaj mamy po prostu zakręcone, więc tutaj już nic nie ma. Dokładnie, tutaj również. O, w ten sposób i wszystko pięknie, ładnie. Ja teraz wiem, gdzie ja mam iść, tak? Tu sobie jeszcze mogę wykopać chociaż ten jeden czy dwa poziomy, żeby mieć troszeczkę więcej stone'a. Stone'a nigdy za wiele. Mogę sobie wziąć, co prawda mówię, inny kilof, ale jakby się nie będę tym już przejmował, bo sobie go po prostu potem naprawię czy coś tam, oj tam nic się nie stanie, naprawdę. A stone'a potrzeba dosyć dużo, więc wiecie. O, niech sobie będzie tak. Tu sobie zalepimy. O, pięknie. I mamy teraz korytarz zrobiony. No i elegancko. I lecimy dalej w takim razie.
Okej, okay. A i tutaj już nie ma nic. No i elegancko, no to w takim razie nie ma problemu, mogę się wrócić, tak? Nic tutaj konkretnego nie było, tak? Tutaj też nic konkretnego nie ma i mogę się wrócić tutaj. Mogę się wrócić tutaj. No i spoko, lecimy sobie w takim razie na dół. Ha, 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 ha. Teraz tutaj dźwięk otwierania tych drzwi to jest po prostu jakaś masakra, nie? Dobra, no to w takim razie co? To sobie zalepimy w takim razie też. Już tutaj nie mam co szukać tak naprawdę. I lecimy w takim razie w tą stronę. Tutaj będziemy mieli troszeczkę więcej już korytarzy. I teraz by trzeba było wybrać jakiś kierunek. Znaczy tutaj akurat i tak nie ma nic. Na wprost tam już chyba byłem, tam jest bardzo dużo elementów. To poszlibyśmy najpierw może właśnie w tą stronę. Tutaj mamy skrzynkę, którą właśnie ostatnio ogarniałem. I tutaj już nie mamy nic. Dokładnie. Idziemy sobie dalej i tutaj jest ślepy zaułek. Okej, dobra, no to o tyle dobrze. To sobie zrobimy w takim razie w ten sposób. O, dobra. To będzie wszystko zalepione, no to jedyna droga nam została tutaj w takim razie. I zobaczymy, cóż tutaj ciekawego będzie. Dobra, tam będą jeszcze drogi w dół, to pójdziemy sobie najpierw gdzieś tutaj. Zobaczymy, tu jest takie w kółeczko, więc można to wszystko sobie zalepić, tutaj zresztą też. Wiecie, jak będę potrzebował tego w przyszłości coś tam szukać i odkopywać i tak dalej, no to spoko, tam te stombriki na przykład, tak? Bo na pewno sobie coś z tego wykopię, ale tak poza tym to jakby nie potrzebuję tego. Okej, okay, tutaj już nic nie ma, tutaj nic nie ma, dobra. Kolejny korytarz odbębniony, że tak powiem. Cyk, cyk. No i to mi się podoba, ja przynajmniej się teraz nie zgubię, tak, bo zawsze ja się niesamowicie gubię w tych twierdzach, a dzięki takiemu, powiedzmy, systemowi zaklejania tego wszystkiego, mam nadzieję, że troszeczkę lepiej mi pójdzie po prostu. Dobra, tu będzie już więcej drzwi, to już widzę. Czekajcie, tutaj mamy wyjście, tak, to na pewno, tutaj mamy wyjście i tam w dół. Tutaj już jest wszystko zalepione, więc jedyna droga prowadzi nas tutaj. Tak sobie zrobimy taką ścieżkę, może będę wtedy wiedział, jak tutaj przybiegnę, takie, o, dobra, tu jest wyjście. Dobra, no to lecimy w takim razie sobie tutaj i teraz tak, tutaj mamy, tu jest, widzę, biblioteka, to na pewno, i tutaj mamy na pewno zejście, o, tam też jest biblioteka, czyli tutaj mam bibliotekę i tutaj mam bibliotekę. Tutaj są jakieś zombiaki gdzieś, ale na razie nie wiem gdzie. Tutaj nie ma nic, więc można to sobie zresztą zalepić. Dobra. Tu jest ta biblioteka i tu są przejścia, tak? I tam jest zombie, którego można oczywiście się pozbyć. Giń. What the... Co jest? Co się tłuczesz? To się to tłucze, ty! Co to jest? To jest tu! What the f... Ej, to był straszny, to jest strasznie dziwny dźwięk, ja się boję tam iść! Ja się boję tam iść, co to za dźwięki? LOL! Może to jest dźwięk portalu? Ale to jest dziwne. O, tu mamy jeszcze wejście. Ale tu nie ma nic. Dobrze, dobrze, tu nie ma nic, to przynajmniej się nie zgubię, jakkolwiek. Co jest grane? To jest gdzieś tu... Co za dźwięk? Ej, ja tego naprawdę nie podkładam, bo ja tego nie montuję ani nic, tylko po prostu mam takie dźwięki, kuźwa, nie? Czekaj, dobra, czyli tutaj już nie mamy nic, to były schody... Nie, to były schody, tak? Nie, to był przepysełek, dobra. Cicho, ja tu się muszę wrócić. Co to za dźwięki? Matko bosko, kochado. Zalepione. Tu zalepione. Tutaj mamy to i tutaj mamy te pomieszczenia. Dobra, to ja bym poszedł... Nie, najpierw... Nie, ja najpierw pójdę tu, bo tamte dźwięki mnie niepokoją. O! Aha, bo tu się tak przebiło, dobra. Trzeba porozwalać te rzeczy. Tutaj oczywiście będzie dostęp fajny do książeczek, który na pewno sobie będę wykorzystywał. Może nie teraz, nie będę tego, powiedzmy, zbierał, chociaż wziąłem sobie tą siekierę, ale nie, po co siekierę? Przecież ja właśnie silk touchem, przecież po co marnować dodatkowo drewno, jak ja mogę sobie po prostu wydobyć to w ten sposób, nie? Bo silk touch bardzo fajna rzecz i mogę sobie to tak w ten sposób wydobyć i nie ma żadnego problemu, nie? Ale co to za dźwięki w ogóle tam są? Jestem tak ciekawy z jednej strony, a z drugiej strony przerażony, nie? Możecie pisać, co waszym zdaniem robią te dźwięki, zanim jeszcze w ogóle to zobaczycie, nie?
Bo jak dla mnie, przynajmniej mamy taką rozkminę, że to będzie, nie wiem, dźwięk portalu do Endu, tyle że on jest nieaktywowany, więc w takim razie co to by mogło być? Coś bardzo dziwnego. Coś naprawdę dziwnego i to mi się strasznie nie podoba. Ej, jest jakaś skrzynka? Dobra, jest tutaj skrzynka. Tutaj była jakaś skrzynka? Tu jest. O, nie widziałem jej. Nie dosięgnę jej, dobra, nieważne. Mendy... dobra książeczka, bardzo dobra książeczka. Ja sobie karteczki wezmę, czemu by nie. Mending to chyba najlepsza książka, jaką można by było znaleźć, kurde, w takiej tej... w takiej biblioteczce. No na pewno. Dobra, książka była gdzieś tutaj. Power 4, super. Power 4, Unbreaking 3. Dobre książki, ej, bez kitu, dobre książki, ale dobre. A jeszcze tu jest jedna biblioteka, bez kitu. Jakie dobre, Mending i Power 4. Tutaj mam akurat Power 4, więc to będzie ewentualnie jakiś inny łuk. Tu jeszcze Unbreaking, też spoko, naprawdę mega, nie? Super, 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 super. Dobra, idziemy sobie w takim razie teraz tutaj. Dokładnie, tutaj są lochy. W lochach jest zombie. I szkielet. Zasłużyliście, kuźwa. Dobra, idziemy sobie w takim razie tutaj. Zobaczymy, czy coś jeszcze fajnego znajdziemy. Uwaga. Unbreaking 3 i Fire Aspect 2. No naprawdę dobre książki. Kurde. I Mending, i Unbreaking razy 2 w sumie. I Fire Aspect. Kurde. Dobre książki, naprawdę dobre książki. Okej, okay, a musimy się... Cześć, czy to jest dwupoziomowa też? Czy to jest ta skrzynia? Chyba tam będzie, ale gdzie tu jest wejście? Czekaj. Szukam wejścia na górę. Wszędzie pajęczyny, kurde. O, tu jest wejście na górę. No i ostatnio w takim razie chyba skrzyneczka. Co nam tutaj pokażesz? Uwaga, uwaga! Fire Aspect 2 Aqua Affinity. Dobra, ale Fire Aspect jest naprawdę spoko enchantem na miecze, także mam razy dwa w sumie to i tu Unbreaking to od razu jako jedną książkę mógłbym sobie narzucić na miecz. No super książki! Ehehe! To jest mega rzecz! Dobra, sobie tutaj wyrzucimy te pierdoły. Znaczy pierdoły, jedną pierdołę w sumie. A resztę sobie i tak zachowuję. Tu mamy te książki jeszcze, naprawdę. Tutaj będę mógł sobie masę enchanting table'ów porobić, że tak powiem. Dobra. A czemu teraz takich dźwięków nie ma? To były te dźwięki, były tutaj. Co to były za dźwięki w takim razie, skoro... To może mi się jakieś dźwięki po prostu zbugowały i... Wow, tu jeszcze dalej, ja pierdzielę. Dobra, czekaj, to ja muszę wrócić do systemu z powrotem, bo... Bo się zgubię. Dobra, tu jest biblioteka i w takim razie to bym miał wtedy przejście stąd, tak? To ja bym sobie tak zrobił, że tutaj... zalepię sobie. Tu na górze jeszcze może coś będzie. Dobra, jest jakaś książka. Znaczy nie książka, tylko skrzynia, uwaga. No żelazo, jabłka. Jabłka se wezmę. No żelazo zresztą też. No węgiel, dobra, też. Bo jak mam miejsce, to wezmę. Ale takie średnie te rzeczy bym powiedział w tych skrzynkach. Dobra, i teraz tak. Tam mam jeszcze, widzę, bardzo długie przejście, bo tam chyba nie byliśmy, co nie? Raczej nie. Czy tam będzie portal? Może tam już będzie portal, tak mi się wydaje. Dobra, ja bym sobie jeszcze poszedł tak. Tu mamy wyjście tędy. Tu mam pozalepiane, to idziemy w takim razie teraz najpierw tutaj. Idziemy sobie tutaj w dół. Ja bym poszedł właśnie tutaj w dół, zobaczyć co tutaj ciekawego. Dobra, tutaj jakieś przejście. To będzie pewnie tutaj, tu będzie ślepy zaułek, coś takiego. Tak, dokładnie. Tu mamy przejście, tu mamy jeszcze schody w dół. Ojeju, jeju, jeju. Aż tak bardzo. Dobra, tu już jeszcze pyzałek, to o tyle dobrze. Cyk, 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 cyk na górę. Teraz jeszcze mamy tutaj. A nie, tu już jest też nic. Dobra, 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 to o tyle dobrze. Czyli tutaj, czyli to mamy odbębnione w takim razie. To mamy odbębnione, to mi się podoba. Można zalepić śmiało. Już nie mam tego, nie mam stona. O nie! Nie mam stona i co my teraz zrobimy? Dobra, nieważne. To sobie zrobimy tak. Nie mam pochodni, a sobie dam pochodnie. Lecimy tutaj. Wydaje mi się, że tutaj już będzie przejście. O, mam stona. Wydaje mi się, że tutaj już będzie przejście do portalu. Tak to przynajmniej tam trochę tak wygląda. Albo coś jeszcze innego, ale w dalszym ciągu portalu nie znalazłem. To jest też najciekawsze, że chodzę, a kurde, portalu nie ma, kurde, no.
Dobra, idziemy dalej. O, kolejna skrzyneczka, spoczko. Złoto i ten, no. Słabo, słabo. Mogłoby być koks jabłuszko albo coś, to by było najlepiej. Jeszcze żadnego koks jabłuszka nie znalazłem na tym save'ie i w ogóle nawet chyba nie wiem, czy na poprzedni. Nie, na poprzedni miałem akurat. Dobra, tu zalepiamy. Idziemy sobie tutaj. Mamy kolejnego stona. Tutaj mamy te korytarze. I to było tutaj, tak jest. To mamy tutaj. Czy coś tutaj jest? Nie, tylko stone. To ja sobie stone'a trochę pokopię. Czemu by nie? Zawsze fajna rzecz, czy nie? Cyku, cyku. No, ale jak już znajdziemy portal, to potem wiecie, trzeba tylko tutaj przejść z obsydianem, ogarnąć sobie portal i potem przejście tam, wiecie, do tego. Do świata zwykłego, że tak powiem, i będę miał fajne połączenie tutaj. Okej. Okay. To tutaj w dalszym ciągu portalu nie ma. To gdzie jest portal? O ty kurde. Obszedłem wszystkie tutaj korytarze. Raczej nie ma możliwości, żebym coś pominął. I tutaj kurde portalu nie ma. O kurde. No otwórz się. Otwórz się. O panie. Ej, Beskid, naprawdę tutaj portalu nie znalazłem. Tutaj są te biblioteki tylko. I tu jest wtedy wyjście. To gdzie jest portal? O ty kurde. Tam. W tą stronę, nie? Tutaj, pod nami pokazuje chyba. Co nie? Nie, tutaj gdzieś. Kurde. To w takim razie to powinno być tutaj na dole. Ale ja tutaj już obszedłem wszystko. Czekaj, czekaj. Kuźwa. Przebiję się przez ścianę w takim razie. Bo trochę mam mindfucka, nie? Czy to było na pewno w tą stronę? Boże, bo zaraz mi oczu zabraknie. Czekaj, nie. Tamtą stronę. Ty, no ja nie mam pytań w ogóle. Czekaj, czekaj. O, tu są te... Oczy wyskoczyły, dobra. Ale co jest grane w ogóle? To mi pokazuje gdzieś tutaj w dół, nie? To tak się mam kopać w dół tak po prostu? To mi nie pasuje. Ja myślałem, że po prostu znajdę to na jakimś korytarzu czy coś. O, tu już widzę silverfishe, gdzie nie gdzie. He? Byłem tu? Może nie byłem. A to gdzie to jest? Nie, to jest tu. A nie. Jakieś inne jeszcze coś. Ale tutaj nic nie ma. Ale tutaj jest. A, bo to zabudowałem stąd. Houston, we've got a problem here. No, w tamtą stronę pokazuje. Gdzie jest portal? No, kurde, gdzie jest portal? No, tu jest to przejście. Holy motherfucker. Czekaj, ja to muszę zabudować. Ja się tu zgubię jak nic. Już się zgubiłem. Ej, ale ja mam tak niesamowicie mocnego tego, że ja nie ogarniam. Nie ogarniam. Totalnie. Totalnie nie. Tu mi te oczy wylatują. To gdzieś w tą stronę. No kurde tutaj. No wylatuje w tą stronę gdzieś, no. Tutaj? No ale tu już byłem pewnie. Jezus, o co jest? Ja się kręcę tu w kółko. To może gdzieś tutaj? Nie, no w tą stronę. No kurde, gdzie?
jest grane. Nie mogę znaleźć portalu. No, no dajcie spokój. Pod schodami, kuźwa? Ej, no co jest? Ej, ja nie mogę znaleźć portalu. Co jest grane? Przecież to się kupy dupy nie trzyma, no. To się kupy dupy nie trzyma. Muszę to ten, bo mam za dużo rzeczy w ekwipunku. Co jest grane? Ktoś mnie powie? Nie potrzebuję tych wszystkich rzeczy, mam strasznie tego dużo. Ej, no... Stąd pokazuje mi, że tam. Stąd pokazuje mi, że gdzieś tam. Ja tu się kręcę w kółko, po prostu ja nie wiem, gdzie ten portal jest. A obszedłem wszystkie tutaj korytarze, mi to nie pasuje po prostu. A słyszę, że gdzieś tutaj łazi ta wiedźma, czy coś, może się do niej spróbuję po prostu przebić, może to... Może to jest jakiś sposób. Ale to jest dziwne strasznie. Ja nie wiem, w którą stronę będzie twierdza jeszcze. Ja pitole. Pierwszy raz coś takiego mam, ej. Zawsze było tak, że któryś z korytarzy prowadził do tego portalu, nie? O! Tutaj coś? Tu mnie nie było. Tu mnie nie było, tu jest wszystko ciemne. To czemu to nie jest tak jakoś powiązane ze sobą? Połączone w żaden sposób? Pewnie dziś się jakoś tak... Okej. To był scary dźwięk. Patrzcie. Patrzcie, pa. Tutaj. Tu jest to przejście do tego. Okej. Tu wtedy idzie... Tu byłem tak. Tu był ten... O, to by się zgadzało. Tu mam z góry. Tu mam z góry, bo to było to przejście. Dobra. I teraz w takim razie tutaj. I tu mi nie było. O kurde. A tu są skrzynie. Redstone, jabłka. Dobra, jabłka se wezmę. I więcej jabłek. Super. Ja, to jest jeszcze tak bardzo rozległe? Ja już myślałem, że wszystko ogarnąłem. Nie pasowało mi to z drugiej strony troszeczkę, naprawdę. Ale okej. I tutaj w kółko, i tutaj było to, i tutaj było... Ja się tutaj wykopałem, tak? Czyli tutaj jeszcze możemy w dół zejść. Mada... Co jest? Czemu tego jest tak dużo tutaj? O, please! Ja nie wiem, gdzie ja jestem, ja się trochę cykam. Wiecie co? Zrobimy tak, zrobimy sobie małą przerwę. Ja sobie muszę przekalkulować wszystko. Zrobić sobie tutaj taki pseudo postój, powiedzmy, o tak sobie wyrzucić trochę niepotrzebnych rzeczy. Zrobimy sobie po prostu to w następnym odcinku, który będzie też dzisiaj, po prostu o 16:00 i polecimy sobie po prostu wtedy dalej z eksploracją tego i może wtedy właśnie znajdziemy ten portal, bo ja tu widzę, że tu jeszcze jest całkiem sporo do eksploracji, to jestem totalnie w szoku. Tu sobie muszę dać to, dokładnie. Także widzimy się, mam nadzieję, o 16:00. O Boże, cały czas miałem takiego kosmyka na głowie, no nie, nieważne. Widzimy się o 16:00 i miejmy nadzieję, że znajdziemy w końcu ten portal. Bardzo dziwna rzecz i jeszcze nie miałem takiej sytuacji, żeby aż tak niesamowicie błądzić i nie móc znaleźć portalu, także to jest dosyć interesująca rzecz, ale to spokojnie następnym razem, w następnym odcinku, dzisiaj o 16:00, także zapraszam serdecznie. No i to tyle ode mnie, trzymajcie się do następnego razu, hej, hej!